Witam Was, kochane koziorożce, na moim kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie takie tygodniowe. Jakbyście chcieli inne znaki, bo ja nie wiem, czy się wyrobię z wszystkimi 12 znakami w tym tygodniu, ale jak macie jakieś, byście chciały usłyszeć inne znaki, dajcie mi znać w komentarzach, powiedzcie mi, jakie znaki Was interesują i zrobię jakieś ekstra czytania dla Was na ten tydzień. Także dajcie mi znać. Nie, zrobię po prostu i dla wagi, dla koziorożców, które mi pierwsze wpadę, coś, co mi pierwsze wpadnie w głowę, do głowy, w głowę. Ja wiem, koziorożce, ja jestem rozwichrzona waga, także. Nie, ja jestem zorganizowana, ale czasami nie jestem zorganizowana, koziorożce, także wybaczcie. Czasami się nie mogę wysłowić. Także zobaczmy, co ten tydzień wam przyniesie, koziorożce. Zobaczmy, koziorożce, co ten tydzień wam przyniesie. As mieczy, pięć pucharów. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z wszystkimi. Mamy asy. Koziorożce, koziorożce, same asy mamy. Początek czegoś nowego. Tak jakbyście się czuły, koziorożce, że musicie zacząć coś na nowo. Czymś się przejmujecie? Jesteście bardzo ambitne, koziorożce. Ja bym powiedziała, że to nawet nie jest może czytanie miłosne, tylko bardziej zawodowe. Finansowo, zawodowe w ten sposób. Zobaczymy jeszcze, dołożę dodatkowe karty. Ale mamy asa mieczy. Wy macie nowy pomysł. Wy emocjonalnie. Coś wam się musiało nie udać w przeszłości i wy teraz uczycie się. Może coś znaleźliście na internecie, co wam przykuło wasz wzrok. Macie nowy pomysł na życie, coś może z pracą. Jesteście bardzo ambitne. Jesteście na starcie, chcecie zacząć z czymś nowym. Macie jakiś nowy pomysł z czymś. Dlaczego mówię, że materialny? Bo w samym centrum mamy 7 pentakli, także wy się zastanawiacie może na temat swoich finansów, pracy i tak dalej. Zastanawiacie się, co tu zrobić, czy macie wystarczającą ilość dochodów, zyski, straty. Czekacie, patrzycie na te owoce, patrzycie na to, co złożyliście i też czekacie na owoce waszej pracy. I te owoce tak może do końca wam nie dają radości, więc wy tu, ja muszę coś wymyślić, coś nowego. Jestem koziorożcem, zaraz coś innego wymyślę i idę do przodu. W tym tygodniu, koziorożce, będziecie chciały być trochę same z tego względu, że wy będziecie myślały nad tym pomysłem. Także wy tutaj chcecie być same, zostawione w samotności, będziecie dużo sprawdzać, może będziecie sprawdzać coś na internecie, szukać, uczyć się biblioteki. No, biblioteki to już mało kto teraz, ale zdecydowanie robić research gdzieś pewnie na internecie i tak dalej, co by tu zrobić, co by tu zrobić, może jak tutaj więcej zarobić, może macie jakieś sprawy do załatwienia, możliwe, że to są sprawy, które chcecie działać, chcecie załatwiać, robić coś, tylko że te sprawy, jesteście ambitne, chcecie iść do przodu, ale te sprawy wam nie dają spokoju również w nocy. Śpicie, myślicie i się zastanawiacie, co tu zrobić, ale zdecydowanie chcecie być same teraz koziorożce, nie potrzebujecie towarzystwa, chcecie się może nawet zastanowić nad całym swoim życiem i jest coś, z czym się przejmujecie, ale chcecie coś zrobić, coś na nowo. Także nie widzę tu innych osób. Nie jesteście zainteresowane na razie żadnymi innymi osobami. Nie myślicie, ja tu nie widzę żadnych miłosnych spraw, mimo tego, że to jest as pucharów. Ale as pucharów to jest również taka nowość, może nawet jeżeli chodzi o pracę, takie coś, co wam przyniesie radość w sercu, takie coś wam. Nowa miłość, w sensie nawet do rzeczy, do spraw materialnych. Także wy chcecie tutaj pobyć trochę same. Pozałatwiać może jakieś sprawy, coś co wam myślicie cały czas o tym, jakby zrobić to i tamto. Nie widzę innych osób na razie. Wy będziecie się w tym tygodniu skupiać na załatwianiu pewnych spraw, zaczynaniu czegoś na nowo. To wszystko. Ja chcę zobaczyć jeszcze, jaka jest porada dla koziorożców na ten tydzień. Zobaczmy, jaka jest porada dla koziorożców. Co karty radzicie koziorożcom na ten tydzień? Porada dla koziorożców.
Nie widziałam tutaj żadnych miłosnych spraw w Koziorożce na razie, bo tutaj jesteś skupiona na czymś innym. Poważne znaki, poważne sprawy, miłość. No, jest jak jest, ale wy nie będziecie się w tym tygodniu skupiać na sprawach miłosnych. Tak mi karty mówią. Mogę być w błędzie, bo to jest wiadomość dla niektórych, a nie dla wszystkich. Także zobaczmy, jakie są karty porady dla koziorożca. No i jesteście tutaj sobie koziorożce. Już tutaj sobie siedzicie. I myślicie, co ja mam tutaj zrobić, co mam wybrać, którą drogę obrać, co by tutaj załatwić. Zaczynam coś na nowo. Idę na nowo, do przodu, załatwiam jakieś sprawy. Z pasją. Coś z pasją. I nie będziecie mówić nic nikomu na ten temat. Będziecie bardzo trochę zamknięte, koziorożce. Może musicie trochę również oszczędzać pieniążki w tym tygodniu. Nie wydawać za dużo. Ale tutaj jest jakiś nowy pomysł. Passion. Pasja do czegoś, ale nie będziecie o tym mówić nikomu. Koziorożec. Ty sobie odpocznij w samotności, koziorożcu, bo ty tutaj myślisz o pieniądzach. O 10 pentaklach. Masz wszystkie narzędzia, jeżeli cokolwiek chcesz zacząć. Praca. Koziorożcy są w tym tygodniu zapracowane. Koziorożcy mają plany. Koziorożcy coś kreują nowego, są tymi magikami i tyle. Tutaj możecie, mamy tutaj króla mieczy i ten król mieczy mi się wydaje, że to jest ktoś, jeżeli to jest osoba, bo to niekoniecznie musi być osoba, mogą być sprawy urzędowe, coś do załatwiania, ale ta osoba, jeżeli jest jakaś osoba w waszym życiu koziorożcy, ta osoba była jak gdyby takim motorkiem na to, żeby zacząć ten nowy pomysł. Jak gdyby miała wpływ na ten nowy pomysł z czymś do działania. I mamy cesarzową. Może to jest jakaś ważna osoba w waszym życiu, nawet może mama, może żona, ktoś ważny, ktoś może spod znaku powietrznego. Tutaj albo wy po prostu, albo to jest jakaś ważna dla was osoba, z którą chcecie zacząć na nowo. Tylko że mówię, że nie widzę tutaj żadnych pucharów, tutaj nie widzę żadnych emocji, tylko że wy chcecie działać i robić coś na nowo, może z tą osobą. To może być ktoś spod znaku wagi również, bo ja tutaj widzę siebie. Gdzie ja siebie nie widzę. Bo znak powietrzny i cesarzowa to są karty dla wag. Ale inne mogą być też inne znaki powietrzne. Coś wy jesteście to nieszczęśliwe, koziorożce. Macie pasję, może dla kogoś macie pasję, koziorożce. Tym ktoś nie zwraca na was uwagi. Wy nie wiecie, jak zaistnieć w ich życiu. To jest księżyc. Wy czegoś nie wiecie, że czymś się martwicie. Są jakieś tajemnice, coś czegoś nie wiecie i może was to trochę wkurza. Wy chcecie działać, wy chcecie iść do przodu z pełną pasją, ale tutaj są jakieś czarne myśli. Czym się tutaj przejmujecie? O czym nie mówicie, koziorożce? Boicie się, że może coś się zakończy. Nie chcecie czegoś zakończyć. Macie plany, ale tutaj się boicie, że może coś się skończyć. Boicie się tego końca. Jakiegoś końca się boicie. Coś może chcieliście coś zacząć z kimś? I to się tak szybko kończy? Nie wiecie, macie co myśleć, czy to się skończy? Dlatego będziecie takie trochę bardzo zamknięte w sobie może w tym tygodniu, koziorożce. Napiszcie mi w komentarzach. Także wy chcecie rodzinę, wy chcecie może 10 pentakli z kimś. I tu jest ktoś, może ten ktoś, znak powietrzny, ktoś chce z czymś na nowo, ale wy tak do końca nie jesteście pewni, może ta osoba was chce. To jest wiadomość dla kogoś innego. Dobra, koziorożce. Co koziorożce powinny zrobić w tym tygodniu? Jaka jest porada? Co powinniście zrobić w tym tygodniu, koziorożce? Iść się napić z koleżankami, z kolegami. Żeby przestać myśleć, żeby przestać mieć czarne myśli, wyluzować się, impreza. Bo tutaj są opcje i wy musicie, weźcie się w ogóle, zrelaksujcie, koziorożce, w tym tygodniu. Bo wy macie jakieś opcje i nie wiecie, co macie wybrać, nie wiecie, w którą stronę macie iść. Macie takie trochę zamieszanie w głowie, koziorożce. Mimo tego, że macie pasję do czegoś, chcecie iść naprzód, to tak jakby coś was stopowało.
Takie zamieszanie macie w głowie. Także taka jest wiadomość dla was. Idźcie się zabawić po prostu z przyjaciółmi. To wam w czymś pomoże. Po prostu wyjdźcie do ludzi. Idźcie się zabawić z kumplami, z koleżankami. To jest wiadomość dla was na ten tydzień, Koziorożcy. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Buziaki, pa, pa.